Dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy. To jest dzisiaj dzień czwartkowy. To jest 20 sierpnia. A to jest oczywiście kolejny stawak poranny, który Was bardzo serdecznie zapraszam na rozruch poranny, taki duchowy. Taki. Mam nadzieję, że zrobiliście już fizyczne, bo go właśnie robicie, a teraz zrobimy taki jeszcze duchowy, żeby się pchnąć w ten dzisiejszy dzień. Zapraszam. Jedziemy. Moi drodzy moi mili, witam was bardzo serdecznie w ten dzisiejszy dzień i zapraszam dzisiaj na ciekawostkę, która mam nadzieję nauczy nas trochę bardziej kochać ludzi, trochę lepiej kochać. Już mówię o co chodzi. Jaka ciekawostka, kochani? Otóż, w zamkniętym pomieszczeniu, czyli że mamy pomieszczenie, gdzie nie docierają żadne inne wpływy, tak? Wiem, że takie coś rzeczywiście nie występuje zasadniczo w naturze, ale załóżmy, że mamy zamknięte pomieszczenie, gdzie wszystko jest steady. Wszystkie przedmioty, tak mówi kochani fizyka, wszystkie przedmioty mają tę samą temperaturę. Wiem, że mi powiecie oczywiście, no ale jak to przecież, jak wezmę, nie wiem, lodówkę albo telewizor, to nie jest cieplejszy? No tak, a dlatego, że on wtedy nie jest zamknięty w tym pomieszczeniu, w takim sensie, bo coś na niego z zewnątrz jeszcze wpływa, bo się rozgrzewa, ale jeżeli masz przedmioty, jakiekolwiek, tak? Szkło, drewno, coś tam, wszystko i zostawisz to w zamkniętym pomieszczeniu, to wszystkie po pewnym czasie, oczywiście kiedy tam te swoje, różne inne stracą właściwości, wszystkie będą miały takie samo, takie samo, no, jak to się nazywa, taką samą temperaturę. Mimo to, kiedy jednak na przykład w takim pomieszczeniu weźmiemy do ręki łyżkę, to mamy takie poczucie, że ona jest zimna. Dlaczego tak jest? Otóż dzieje się tak dlatego, że ty. Jesteś jedynym przedmiotem, jeżeli tak można powiedzieć, w tym pomieszczeniu, który ma wyższą temperaturę. W takim sensie nie schładzasz się do temperatury, które, ma, które mają wszystkie inne przedmioty. Otóż, koni, wszystkie inne przedmioty się, że tak powiem, unormowują. My się nie, unormo nie unormowujemy. W związku z tym odczuwamy, że coś jest ciepłe albo zimne w zależności od temperatury naszego ciała. Czyli nasze ciało tak naprawdę jest probierzem tego, jak odczuwamy tamte przedmioty. Koni. Tak sobie pomyślałem, że to jest w ogóle bardzo piękna analogia duchowa, mianowicie, jak spotykasz drugiego człowieka, i oczywiście chodzi mi to o sprawy już nie o jego ciało, nie o jego temperaturę, tylko o sprawę jego serca, jego życia, jego myśli, jego odczuć, jego wrażliwości i tak dalej, to on jest pewnego rodzaju zamkniętym ekosystemem, jest zamkniętym pomieszczeniem. I tam w tym pomieszczeniu jest taka temperatura, jaka jest. Ten człowiek może być albo bardzo gorący, albo bardzo zimny, czyli może być bardzo, bardzo szczęśliwy, bardzo nieszczęśliwy, pogodny, niepogodny, przyjemny, nieprzyjemny i tak dalej. I bardzo często, kochani, odbieramy go tak, jak odbieramy, nie tylko dlatego, że on jest taki, jaki jest, ale też dlatego, że my wchodzimy do niego z konkretną temperaturą. Czyli na przykład czasem może być tak, że odczuwamy zimno kogoś, bo my jesteśmy gorący. O co mi, kochani, chodzi? Że nie wolno nam jakby przyjmować za fakty obiektywne naszych odczuć względem innych ludzi, że tak może być dlatego, że my na nich patrzymy i reagujemy na nich po prostu przez pryzmat nas samych. Kochani, ile razy złapałem się na tym, że ktoś mnie na przykład denerwuje w jednej sytuacji, a w innej sytuacji, kiedy robi to samo, to mnie nie denerwuje że mam na przykład jakiegoś brata, który ma jakiś sposób zachowania i czasem ten sposób zachowania mnie po prostu absolutnie wytrąca z równowagi, a czasem tak sobie myślę, że w ogóle, no ma taką przypadłość i okej, okay, w ogóle mogę z tym żyć. Czemu tak jest? Bo ja jestem w innym stanie. Czasem jestem w takim stanie przez moje własne wzburzenie albo jakieś moje tam, nie wiem, rzeczy, które mi się dzieją w środku, że irytują mnie te rzeczy, a w innym, kiedy taki nie jestem, kiedy jestem uspokojony, normalny, wyrozumiały, to mnie to nie irytuje. Tylko nie o co chodzi. Nie absolutyzujmy naszych odczuć. Nie bierzmy z tego, że w danym momencie tak reagujemy na coś tam, że to jest prawda absolutna. Również, kochani, to dotyczy nas samych. My też czasami jesteśmy dla siebie intruzem z inną temperaturą, bo chcielibyśmy być inni, a patrzymy na siebie akurat w danym, nie wiem, stanie wzburzenia emocjonalnego itd. Wiem, że niektórzy, że się prawdopodobnie w tym, co gadam, trochę gubicie i mówicie, Boże, czekaj, o czym ty mówisz? Chodzi o bardzo prostą sprawę. Nie przejmuj za fakty oczywiste i obiektywne Twojego osądu innych ludzi. Twojego reagowania na innych ludzi, tego jak się czujesz względem tego co robią. W danym momencie tak może oczywiście być, nie chodzi o to, żeby to negować, ale nie mówić sobie, to jest prawda obiektywna. Kochani, jeżeli mamy nauczyć się kochać ludzi, to musimy wiedzieć, że różnie reagujemy w różnych stanach, w różnych sytuacjach, w zależności od tego, w jakim miejscu swojego życia oni są, w jakim my jesteśmy i tak dalej. To wymaga ogromnej mądrości, kochani. Miłość, tak naprawdę, to jest jedna z jej cech, jeden z jej wyznaczników to jest ogromna mądrość żeby nie absolutyzować, żeby nie używać, jak to zawsze mówimy, jak to zawsze mówimy, słowa zawsze, nigdy itd. Kochani, taka umiejętność jest wielkim darem miłości, żeby wiedzieć, mogę źle to w tej chwili odbierać, bo ja coś przeżywam, bo on coś przeżywa, bo coś się dzieje dookoła. To się może jutro zmienić, jutro może być inaczej. Nie absolutyzuj tego, co się dzisiaj dzieje i tego, co odczuwasz. I drodzy, moi mili, mam nadzieję, że mniej więcej załapaliście, o co mi chodziło, bo sam się chyba trochę pogubiłem, ale myślę, że, że to załapaliście. A jak nie, to będę się modlił do Ducha Świętego, żeby wam pomogł i wam to wlał, że tak powiem, drogami na skróty. Kochani, bardzo was ściskam, bardzo was pozdrawiam, bardzo was błogosławię i widzimy się już jutro w kolejnych Wstawakach. Miejcie się, proszę, dobrze, najlepiej na świecie. Z Bogiem, pa.